Jak podłączyć przekaźnik zwierno-rozwierny na przykładzie przekaźnika z cewką 12V DC i stykami zwierno-rozwiernymi o maksymalnej obciążalności 40 A. Ten, który ja tutaj prezentuję, został zakupiony w sklepie internetowym. Link dodam w opisie. Cewka przekaźnika posiada styk 86 i 85. Na odwrocie te numery również są nadrukowane. Dzięki temu wiemy, gdzie podpiąć dany przewód. Do styku 86 podpinamy przewód z potencjałem dodatnim 12V, na styk 85 podpinamy przewód z potencjałem ujemnym. Kolejne numery to styki przekaźnika zwierno-rozwiernego. Na styk numer 30 podpinamy potencjał dodatni 12V, następnie mamy dwa styki 87A i 87. Gdy cewka przekaźnika nie będzie załączona, styk numer 30 jest zwarty ze stykiem 87A, czyli na styku 87A będziemy mieli napięcie 12V do momentu załączenia cewki. W momencie, gdy ta cewka zostanie załączona, styk numer 30 będzie zwarty ze stykiem numer 87 i na styku 87 będziemy mieli napięcie 12V do momentu rozłączenia cewki i przekaźnika. A jak wygląda to w praktyce? W praktyce wygląda to tak, że mamy bardzo dużo przewodów, ale najlepiej jest posiłkować się schematem. Czyli na początek cewka. Mamy tutaj tak, podane napięcie 12V DC, potencjał dodatni, przechodzi nam przez bezpiecznik. Tutaj mam przycisk załączający cewkę, jest to u mnie ten przycisk. On jest połączony ze stykiem numer 86 przekaźnika, a na numer 85 podany jest potencjał ujemny. Następnie przekaźnik zwierno-rozwierny na linii 12V DC, przechodzimy przez bezpiecznik. Styk numer 30, tutaj mamy potencjał oczywiście dodatni, tak jak mówiłem wcześniej. I w momencie, gdy cewka nie jest załączona, styk jest zwarty z numerem 87A. I w tym momencie będzie nam świeciła się lampka biała, czyli gdy cewka nie jest załączona. W momencie, gdy załączymy cewkę, styk zostaje zwarty tutaj, czyli 30 z numerem 87 i zapali nam się lampka zielona. Załączam cewkę, zapaliła się lampka zielona, zgasła biała. I na takiej zasadzie działa właśnie przekaźnik. To tyle w tym odcinku. W kolejnym postaram się przedstawić różnego rodzaju opcje, takie dodatki do przekaźników, jakie możemy zamontować. Życzę Wam miłej i bezpiecznej pracy. Cześć!